Jak Państwo wiedzą, Lietuvos Rytas to etatowy medalista Ligi Litewskiej, uczestnik rozgrywek europejskich. Myślę sobie, że przy współpracy z naszym sponsorem jesteśmy w stanie zaoferować Państwu, wszystkim wrocławianom, zresztą nie tylko wrocławianom, świetny event koszykarski, którego ukoronowaniem będzie mecz w sobotę. Tak jak pan prezes powiedział, Anwil Włocławek to 30-letnia tradycja. To ja troszeczkę dodam do tych pięknych statystyk. W przyszłym roku będziemy wspólnie, panie prezesie, obchodzić 25-lecie naszej współpracy. I będziemy je wspólnie obchodzić, dlatego że niedawno podpisaliśmy umowę sponsoringową. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że sport i biznes wiele łączy. Przede wszystkim ciężka, wytrwała praca, a jej owocem może być sukces. Żeby w sporcie osiągać sukces, trzeba zawsze się mierzyć z najlepszymi. Dzięki bardzo dobrej współpracy w ramach grupy Orlen, do której również Anwil należy i litewska spółka Orlen Litwa, mamy możliwość zorganizowania wyjątkowego widowiska w Hali Mistrzów. Przyjedzie wyjątkowa drużyna, wyjątkowa marka i w ten sposób nasz turniej Anwil Basketball Cup wchodzi na nowy poziom rywalizacji, rywalizacji międzynarodowej. Jesteśmy przekonani, że to będzie wyjątkowe widowisko. Liczymy na pełną halę, na doping. Co jeszcze można dodać? Drodzy Państwo, no, od strony zawodniczej, od strony zespołu mogę powiedzieć tylko, że my czekamy zawsze jako profesjonalni gracze na tego typu mecze. I choć mecze przedsezonowe mają to do siebie, że dla trenerów ważniejsze jest to, jak wygląda zespół w danym okresie, czy realizuje założenia taktyczne przede wszystkim, to myślę, że dla każdego profesjonalnego sportowca to każdy mecz to jest walka o zwycięstwo i można sobie mówić, że tak nie jest, ale jeżeli nie ma tego dreszczyka emocji, jeżeli o to zwycięstwo się nie walczy, to znaczy, że z tym profesjonalnym podejściem jest coś na bakier. Tutaj u nas każdy mecz na pewno takie podejście będziemy przedstawiać. Wszyscy pamiętają mecze w Hali Mistrzów, jeszcze właśnie z Ligi Mistrzów, z Basketball Champions League, kiedy była ta wspaniała atmosfera, kiedy były piękne oprawy kibiców, dopingowali nas. Na boisku byli zawodnicy no, europejskiego formatu i wszyscy za tym tęsknimy. I mówię, jak przyjeżdża taka marka jak Ryta z Wilno, no to zawodnik się sam w sobie mobilizuje, już przebiera nóżkami i nie może się doczekać tego meczu. Miejmy nadzieję, że stworzymy razem z nimi wspaniałe widowisko przy okazji całego tego eventu. Oczywiście wygramy mecz i wszyscy uśmiechnięci wrócą do domu. Warto też podkreślić, to nie jest pierwszy raz, kiedy tej klasy, to co Kamil powiedział, choćby w rozgrywkach BCL kibice mieli okazję zobaczyć wiele europejskich marek. Taką marką jest Ryta z Wilno, ale jak się ma takiego sponsora jak Anwil S.A., to niektóre rzeczy przychodzą troszeczkę łatwiej i rzeczywiście tutaj wspólnie wykonaliśmy dużą pracę. Jest przychylność ze strony klubu z Litwy. Trwało to oczywiście chwilę, natomiast chcę podkreślić tutaj i podziękować jednocześnie naszemu sponsorowi za ogromną pomoc i wkład w to, że możemy zobaczyć Litwinów w hali. Tak jak pani dyrektor powiedziała, wchodzimy na nowy level tego turnieju. Jestem przekonany, że będzie on kontynuowany w kolejnych sezonach. W zeszłym koncepcja była taka, aby, ponieważ poprzedni jeszcze sezon nie był dokończony, nie było playoffów, żeby pierwsze cztery ekipy wedle tabeli mogły pokazać się w Hali Mistrzów. Dzisiaj jesteśmy w przeddzień turnieju, którego gościem będzie Ryta z Wilno. Jestem przekonany, że to jest dobry kierunek i w kolejnych sezonach też będą wielkie europejskie marki, bo wiemy doskonale, że frekwencja na takich meczach w Hali Mistrzów dopisuje. To jest bardzo duży event z dużym rozmachem dzięki współpracy z naszym sponsorem. W zasadzie od samego rana dużo będzie się działo w hali. Natomiast poza meczem, który jest jakby wisienką na tym torcie, o 17 już dobrze byłoby, żeby wszyscy Państwo zasiedli wygodnie w fotele Hali Mistrzów, bo będziemy prezentowali nasz zespół w eventowy sposób, troszeczkę niespodzianek. Myślę, że to jest kolejny sezon, kiedy przystępujemy do niego z ładną prezentacją, także zapraszam na godzinę 17 do hali, a nie na 18. Na 18 zaplanowany jest początek meczu. Od samego rana my z kolei zapraszamy wszystkich kibiców na wyjątkowe wydarzenie, które przygotowaliśmy dla naszych pracowników, ale również dla pracowników Orlen Litwy, Energii oraz PKN Orlen. To znaczy te cztery spółki, a
a tak dokładnie ich pracownicy, zmierzą się w mini turnieju w koszykówkę. Będziemy mieć drużynę, jeszcze raz powtórzę, Anwilu, Energii, Orlen Litwy i PKN Orlen. To, co nas łączy, to oczywiście miłość do koszykówki, więc mamy wyjątkowy turniej o Puchar Grupy Orlen, rozegrany właśnie w hali mistrzów. Po ostatnim meczu z Asseco Arco Gdynią w szatni pytania były tylko, kiedy następny mecz, bo wszyscy wiedzieli, że ten następny mecz właśnie będzie z Rytasem Wilno i fajnie, że zagraliśmy ten pierwszy turniej mecz przed własną publicznością, może ten następny w sobotę już na większym luzie będzie w naszym wykonaniu rozegrany i miejmy nadzieję, że bardziej się zmobilizujemy, że tak powiem. Wiadomo, powiedziałem to już na początku, że to jest okres przygotowawczy. My żyjemy tym w sumie, co się dzieje na parkietach już ligowych. Został lekko ponad tydzień do tych rozgrywek i taki sprawdzian tuż przed samą ligą, no to nic lepszego nam się nie mogło trafić. Myślę, że i dla nas zawodników rywalizacja z graczami, którzy mają ogromne doświadczenie na europejskich pucharach, ale też dla trenerów, żeby na ten tydzień przed tym meczem sprawdzić swoje umiejętności, na jakim, czy jesteśmy już przygotowani, na jakim tak na dobrą sprawę etapie jest zespół. Mówię, nic lepszego się nam nie mogło trafić, także jesteśmy bardzo podekscytowani. Ja mogę to nawet powiedzieć, to co dzisiaj mi przekazał Szymon Szewczyk, że mówi, że już trochę zapomniał, jak to jest grać przeciwko takim wielkim markom i zawodnik, którego wieku nie będę wspominał, ale najstarszy w zespole. Jeżeli on się nie może doczekać tej soboty, no to myślę, że każdy w szatni będzie odpowiednio zmobilizowany, żeby pomimo sparingowego spotkania to wyjść i wygrać po prostu.